są. Czego tylko godne, to staje się złotem. To staje się złotem. Jeśli ktoś kazałby mi wskazać jedno miasto, które mógłbym nazwać dystopijną utopią dzisiejszych czasów, zdecydowanie po prostu wybrałbym Dubaj. Od dłuższego czasu przyglądam się temu, co się tam odpierdala. Jest wysoko. Przejdziemy dzisiaj przez lekką rzekę gówna, co jest oczywiście i tak minimalną ilością tego, co można byłoby powiedzieć o tym, co się tam dzieje. Ale może innym razem. Mam nadzieję, że po tym filmie trochę wyciągniecie ze swojej głowy perspektywę, którą przekazują wam opłaceni youtuberzy i influencerzy. Podpunkt jest trochę bardziej moją własną opinią na ten temat, w sensie na temat tego miasta. Najnudniejsze miasto, do jakiego można pojechać, byłby to po prostu właśnie Dubaj. Mnóstwo wielkich wieżowców, które wyglądają praktycznie tak samo, i 20 tysięcy centrów handlowych. To nie, no jak dla mnie nie jest to w żaden sposób interesujące. Tak jak powiedziałem, jest to dla mnie czysty kapitalizm, gdzie po prostu się przyjeżdża po to, żeby wydać dużo pieniędzy. A nie, idź pan w ch... Na tym też zależy władzy tego miasta, żeby po prostu ludzie przyjeżdżali i wydawali nam pieniądze i żeby przez chociaż tydzień tego, jak mają opłaconą wycieczkę all inclusive, mogli poczuć się troszeczkę bardziej lepiej samymi z sobą. Ja wiem, że zaraz się pojawi ktoś, kto powie, ale przecież inne miasta też takie są. Fakt, jest dużo miast, które są nastawione tylko i wyłącznie na to, żeby robić pieniądze i budują infrastrukturę tylko i wyłącznie w ten sposób, żeby tak to wyglądało, ale do innych miast wydaje mi się, że nie przyjeżdża rocznie 17,5 miliona turystów. Jeżeli miałbym wydać 3 tysiące na podróż w dwie strony, jeszcze wydając najprawdopodobniej kolejne tyle na życie na miejscu, ponieważ no tanio to tam kurwa nie jest. Wydaje mi się, że miałbym przynajmniej 20 innych ciekawszych kierunków, do których mógłbym się wybrać i Dubaj na pewno byłby gdzieś na samym końcu mojej listy, naprawdę. Tutaj oczywiście nie mogło się obyć w takim filmie bez rozmowy na temat tego budynku. Jest to według mnie sztuczny twór, który został zbudowany tylko i wyłącznie po to, żeby pobić rekord na najwyższy budynek świata. I na swoich najwyższych piętrach dosłownie buja się i może się w każdym momencie wypierdolić. To i tak nie jest w tym wszystkim najśmieszniejsze. Tutaj apogeum ironii wręcz możemy zobaczyć na tym filmie, który wam teraz zaprezentuję. Panowie, życie jest przejebane. Ja już nie mam siły żyć, kurwa. Mam wyjebane na to życie, kurwa, zajebałem się. Mam wyjebane, kurwa, na wszystko. Pewnie jakaś część z was się zastanawia, po co, gdzie te ciężarówki jadą. Otóż najwyższy budynek świata, którego zbudowanie wyniosło ponad 1,5 miliarda dolarów, nie ma systemu kanalizacji. Tak, jakkolwiek absurdalnie bądź śmiesznie by to nie brzmiało, ten budynek nie posiada systemu kanalizacji. Czyli jak już się domyślamy, wszystkie te ciężarówki, w których kierowcy stoją czasami nawet po kilka dni, żeby doczekać się na swoją kolej, za niedługo zostaną załadowane. Wszyscy domyślamy się czym? Grzegorz, smaruj stoły gównem! Nie szczędź ćwikły! I wywiezione. No jest to bardzo dziwne i bardzo niezrozumiałe. To znaczy w sumie nie. Jest zrozumiałe, ponieważ tak naprawdę można by obwiniać tutaj specyfikę terenu, na którym się znajdujemy, ponieważ jest to pustynia, ale odpowiedzmy sobie szczerze, kto kurwa normalny buduje najwyższy budynek świata na jebanej pustyni? No gratulacje. Tutaj raczej nie będziemy już się śmiać z kwestii, że Dubaj jest brzydki albo że mają dziwną budowlę, która nie spełnia oczekiwań, ale raczej poruszymy trudną kwestię społeczną, która tam występuje. Wszyscy słyszeliśmy o tych słynnych dziewczynach z Dubaju, które robią różne rzeczy za pieniądze, które chwalą się po prostu wystawnym życiem, spaniem w hotelach i jedzeniem w drogich restauracjach i chwalą się tym, że wstawiają zdjęcie kolacji, gdzie widać, że z drugiej strony ktoś siedzi, ale po prostu ta druga osoba nie jest pokazana z jakiegoś powodu. Znowu nie widać, to tam siedzi z drugiej strony, kiedy jedzenie, z tego co słyszałem, powstał nawet jakiś polski film na ten temat i nie oglądałem go i chyba nie mam zamiaru, ale na pewno jest po prostu arcydziełem polskiej kinematografii, jak zawsze. Zawsze było słychać te wszystkie plotki na temat właśnie tego, co się tam dzieje i co te dziewczyny robią, żeby dojść do tego poziomu życia, ale mi się wydaje, że przez większość czasu uznawaliśmy, że jest to zbyt absurdalne, żeby było prawdziwe. Do czasu. Jak wszyscy wiemy, Dubaj składa się
tak naprawdę tylko i wyłącznie z bogatych ludzi. Jednakże pomimo tego, że są tam ludzie bogaci, to są ludzie, których poziom bogactwa wykracza poza ludzkie pojęcie. Są to w większości szejkowie, którzy po prostu czują się, jakby mieli nieograniczoną ilość gotówki na swoje zachcianki, co jest trochę prawdą, jakby nie było, i wykorzystują to. Ludzie ze świata YouTube'a i dziennikarstwa dokopali się do kilku ciekawych rzeczy i okazało się, że jednak nie wszystko to, co myśleliśmy, że jest jakąś bujdą i bajką, jednak okazało się być prawdziwe. Dubajski świat influencerów generalnie wygląda tak, że jeżeli ktoś jest wystarczająco popularny i rozpoznawalny, to dostaje lot pierwszą klasą do Dubaju, później 5 nocy w 5-gwiazdkowym hotelu w Dubaju idą zareklamować produkt, który tak naprawdę nie wiedzą do końca, czym jest, i już później po wszystkim tak naprawdę znowu wracają pierwszą klasą i dostają pieniądze za współpracę. Tak jak mówię, tyczy się to najbardziej popularnych ludzi, a influencerzy, bądź bardziej influencerki, które są trochę mniej znane, no u nich nie jest już tak kolorowo. Bazując na artykule dodanym na stronę medium.com, możemy przeczytać historię kilku osób, które miały do czynienia z tym właśnie światem. Time Lexi, uczestniczka brytyjskiego Love Island, dostała wiadomość z ofertą, gdzie miała otrzymać 20 tysięcy funtów za przyjazd do Dubaju i kolację. Jak się możemy domyśleć, raczej za 20 tysięcy funtów kolacja nie kończy się tylko i wyłącznie jedzeniem. W momencie, kiedy dostała tą wiadomość, miała 19 lat. Później, jak już wystąpiła w Love Island, dostała kolejną ofertę, tym razem na 50 tysięcy funtów i na spędzenie 5 nocy w Dubaju z dubajskim milionerem. Dziewczyna odrzuciła obie oferty. Do me a favor, please. A inna uczestniczka Love Island, Rosie Williams, dostała ofertę 100 tysięcy funtów za to, żeby spotykać się z dubajskim milionerem. Poza tymi 100 tysiącami, które miała dostawać, mężczyzna miał również płacić za wszystkie jej zachcianki, zakupy w drogich butikach, kolacje i tak dalej. Nie dowiedziałem się, czy przyjęła ofertę, czy nie, bo jestem leniwym chujem i się nie chciało sprawdzić. Również w podobnym czasie została wrzucona historia na Twittera, gdzie miałem w planie całą ją przeczytać, ale w sumie można ją trochę streścić i nie muszę w sumie całej czytać. Chodzi po prostu o to, że dziewczyna zaczęła się spotykać z pewnym milionerem z Dubaju, który później zaprosił ją do swojego domu i jak się okazało, to wtedy właśnie powstała najpopularniejsza historia na temat defekowania do wiadra, gdzie właśnie kilku milionerów miało spotkać się z kilkoma młodymi dziewczynami, żeby sprawiać tego typu zabawy za cenę 50 tysięcy dolarów za cały weekend takich rzeczy. Tutaj kwestią sporną jest to, że po prostu tym dziewczynom często były zabierane dokumenty i telefony, a samo miejsce, gdzie to się działo, było dosyć oddalone, co raczej budzi dyskusję na temat tego, czy te dziewczyny mogły zrobić coś innego poza przyjęciem oferty, bo mogłoby być tak, że jeżeli te dziewczyny po prostu by chciały stamtąd wyjść, to byłyby po prostu w obcym kraju, na zadupiu, nie znając języka i nie mając żadnej formy komunikacji ze światem. W następnym przypadku dostajemy już akurat formę wideo, gdzie dziewczyna sama tłumaczy się z tego, co robiła. Jeżeli myśleliście, że to, co było wcześniej, było obrzydliwe, to spokojnie, zrobi się tylko gorzej. Posłuchajcie sami. And I will let Mr. Ali lick the humus off my feet. Bruh. I will also his virgin brother, who is 13 years old. Help! Sweet to have with his virgin 13 years old brother. Mr. Ali is paying me 50,000 US dollars for this. Receive 25,000 US dollars 2 weeks before I come to Dubai. Ogólnie warto sobie zaznaczyć gdzieś w głowie fakt, że to wszystko, co tutaj aktualnie widzicie, to są tylko i wyłącznie słowa i tak naprawdę przypadki bez jakichkolwiek prawdziwych dowodów na to, że coś takiego naprawdę miało miejsce. Także możecie to przepuszczać sobie przez jakiś tam filtr, ale domyślam się, że musi być w tym ziarno prawdy ze względu na ilość po prostu zgłaszanych przypadków tego typu sytuacji. I tutaj dochodzimy akurat dla mnie do pewnego dziwnego momentu w tym wszystkim, ponieważ z jednej strony, jeżeli te dziewczyny robią te rzeczy, w szczególności jak ta ostatnia z tą niepełnoletnią osobą, za pieniądze i jest tego świadoma i że jest to tylko i wyłącznie jej wybór, to wtedy jest to zajebiście obrzydliwe. Natomiast jeżeli dziewczyna umawia się w jakiś sposób na cokolwiek, nawet coś, co nie jest związane ze sprawami łóżkowymi, jest zmuszana do robienia takich rzeczy, pomimo tego, że się nie zgodziła, no to tutaj już jednak mamy do czynienia z wykorzystaniem, a nie z jakąś fantazją zarobienia dużych pieniędzy, także warto to mieć na uwadze. Na ten temat na pewno szerzej się wypowiem w innym filmie, który na pewno stworzę, ale tutaj jest akurat to wymagane, żeby chociaż minimalnie wspomnieć o tym, co się tam dzieje. Termin, który widzieliście wcześniej, odnosi się bezpośrednio do niewolnictwa.
niewolnictwa. I pewnie ktoś zaraz powie, że przecież już w tych czasach niewolnictwa nie ma. Fakt, w Europie tego nie ma. Natomiast w innych zakątkach świata jest to dalej praktyka, która występuje. Termin ten powstał, by określać tak grupy pracowników wykonujących mocno przekraczającą ich możliwości pracę, fatalnie opłacanych i mieszkających w naprawdę fatalnych warunkach. Wiem, że dla wielu osób pewnie może być to zaskoczeniem, że w takim miejscu jak Dubaj, które wydaje się być super pięknym i zadbanym miejscem, gdzie wszyscy trzymają się zasad, mogą dziać się takie rzeczy, ale jest to tak naprawdę pionierski, że tak powiem, przykład. I też warto pamiętać na przykład o sytuacji euro w Katarze, które myślę, że dużo nas nauczyło na temat właśnie tak zwanego dzisiejszego niewolnictwa. Według strony walkfree.org, która jest indeksem poziomu niewolnictwa na świecie, ponad 130 tysięcy osób wykonuje niewolniczą pracę w Emiratach Arabskich i głównie w Dubaju. W związku z tym w Dubaju tak naprawdę budynki powstają dużo szybciej niż w wielu innych rozwiniętych krajach, na przykład w Europie albo w Ameryce. Tego typu wykorzystywanie pracowników do budowy następnych wielkich wieżowców jest tak naprawdę strategią Emiratów Arabskich, które chcą w przyszłości odejść od wykorzystywania ropy jako swojego głównego źródła dochodu, a raczej chcą stawiać na turystykę. Większość osób, które tam przyjeżdżają, to są osoby pochodzące z najbiedniejszych regionów w Azji, takich jak na przykład Indie, Bangladesz czy Pakistan. Większość ludzi pracuje tam w zasadzie tylko i wyłącznie po to, żeby wysyłać pieniądze swojej rodzinie w ich własnym kraju, a sami żyją tak naprawdę na granicy ubóstwa tylko i wyłącznie po to, żeby zapewnić rodzinie na miejscu lepsze życie. To też nie jest aż takie oczywiste, ponieważ zdarzały się wiele razy sytuacje, gdzie ci ludzie potrafią pracować przez kilka miesięcy, tak naprawdę nie dostając swojej zapłaty, a tak naprawdę pracodawcy trzymają ich tylko po to, żeby ich jak najbardziej wykorzystywać. We wrześniu 2005 roku minister pracy kazał wypłacić pracownikom w ciągu 24 godzin wszystkie zaległe pensje, a nazwa firmy została udostępniona w internecie. No niestety zdecydował się na ten krok dopiero w momencie, kiedy pracownicy zaczęli organizować protest w całym mieście. W grudniu 2006 roku indyjska ambasada w Dubaju przedstawiła rządowi tego miasta listę problemów, z którymi borykają się zagraniczni pracownicy w ich mieście. Podkreślone zostały opóźnienia z wypłacaniem wynagrodzeń, brak umowy o pracę. No, jakbym to już kurwa gdzieś słyszał. Oraz nadmierne godziny pracy. 21 marca 2006 roku, właśnie w związku z tymi fatalnymi warunkami, plasa budowy tego świetnego budynku ponownie wybuchły zamieszki, w czasie których pracownicy niszczyli samochody, budynki, biura i sprzęt elektroniczny wszelkiego rodzaju. Głosy, które mówiły o fatalnych warunkach pracy, szybko wykroczyły poza Emiraty Arabskie i trafiły do organizacji zajmujących się przestrzeganiem praw człowieka. Organizacje te próbowały przekonać rząd Emiratów do podpisania 2 z 7 podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, które pozwalałyby pracownikom na tworzenie związków zawodowych. Oczywiście reakcja była taka jak, że ej, przecież u nas nic się takiego nie dzieje. My nigdy byśmy przecież czegoś takiego nie zrobili, co nie? Jednakże na stronie organizacji Human Rights Watch jest napisane, że dalej do dnia dzisiejszego związki zawodowe są nielegalne, więc chyba za dużo przez 20 lat się tam nie zmieniło. I pewnie jacyś fani chłopskiego rozumu zaraz zapytają, skoro tam jest tak źle, to dlaczego do siebie nie wrócili? Otóż pamiętajmy o tym, że tak naprawdę ci ludzie pewnie przez wiele lat w swoim kraju pracowali tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić na jeden bilet do Dubaju w jedną stronę. Po drugie, ci pracodawcy często nie chcą tych ludzi wypuszczać, żeby po prostu wykorzystywać ich jeszcze bardziej. I trzecim najważniejszym punktem jest to, że ci pracodawcy często lubią się po prostu zabezpieczyć, żeby przypadkiem nikt nie spierdolił od niewolniczej pracy od nich. I po przyjeździe tych ludzi do Dubaju mają tendencję do zabierania im ich własnych dokumentów. Także życzę powodzenia, jeżeli chcielibyście z takimi warunkami wracać do domu. Jak już wiemy, wszystko w Dubaju jest piękne, wielkie i imponujące i oczywiście budowane rękami niewolników. W momencie, kiedy zbudowanie budynku wysokiego na 830 metrów nie wypełnia twojej ambicji, to trzeba wejść na wyższy poziom absurdu. Tym absurdem jest plan budowy 3 kompleksów sztucznie usypanych wysp, na których będą znajdować się luksusowe domy, które zostaną kupione najprawdopodobniej przez jakichś tiktokowych milionerów. Jednakże, jaki był zamysł, żeby zdecydować się na taki projekt? Tak jak mówiłem wcześniej, Dubaj musi szukać nowych sposobów na pozyskanie pieniędzy i celuje w turystykę. Pomimo tego, że w Dubaju jest linia brzegowa, to w tym mieście nie ma czegoś takiego jak za dużo. I po prostu muszą sobie taką linię sami stworzyć. I dlatego właśnie tworzą swoje własne wyspy, żeby każda osoba mogła mieć chociaż trochę piasku i wody sama dla siebie. Pomimo wsadzonych tam ponad 7 miliardów dolarów, okazuje się, iż większość wysp dalej jest pustych. No, kto by się spodziewał, tylko że dlaczego? Kiedy doszło do, w cudzysłowie, budowania tych wysp, w czasie którego została zniszczona i zanieczyszczona cała natura morska w tym terenie, nagle doszło do niesamowitego odkrycia. Sztucznie stworzone wyspy zaczęły tonąć.
Zero. Absolutnie ani jednej szarej komórki wśród kilku tysięcy pracowników odpowiedzialnych za ten projekt. Nikt nie pomyślał o tym, że wyspy to nie są wystające ponad powierzchnię wody górki piasku. Pod powierzchnią piasku na wyspach znajdują się twarde materiały, które sprawiają, że te wyspy rzeczywiście stoją w miejscu, nie dzieje się coś takiego, co się właśnie dzieje w miejscu tego projektu. Piasek pomimo wszystko jest materiałem dosyć, tak jakby to nazwać, ruchomym, w szczególności pod wpływem wody. Ostatnio szef firmy zajmującej się budowaniem tego arcydzieła mówił o jakichś 5 miliardach dolarów, które mają być tam wpompowane w ten projekt, żeby go skończyć, ale czy to zmieni postrzeganie ludzi i sprawi, że ktokolwiek będzie tam inwestował w momencie, kiedy ma świadomość tego, że tak naprawdę to, w co zainwestował, może jutro już nie istnieć, bo będzie pod wodą? No, trochę wątpię w to akurat. Ogólnie to jest dosyć krótka analiza kilku punktów, które mnie najbardziej śmieszą, jeżeli chodzi o baj. Nie wiem, szczerze mówiąc, co więcej powiedzieć. Chciałem też zawrzeć fragment na temat zabiegów pogodowych, które się tam dzieją, aczkolwiek duża część z tego, co czytałem, to są raczej teorie spiskowe, niżeli prawdziwe, potwierdzone fakty. Dlatego może się po prostu wstrzymam z tym, a kiedyś do tego wrócę. Nie wiem, szczerze mówiąc, co więcej mówić na sam koniec. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby używać własnego mózgu i przede wszystkim nie wierzyć influencerom, którzy są opłaceni i nie dawać zarabiać ludziom, którzy wykorzystują niewolniczą pracę innych biednych ludzi. Także pozdro, elo, do następnego.